Zanim polski rząd wprowadził obowiązek zasłaniania ust i nosa, władze gminy w Siechnicach zaczęły działać, by zaopatrzyć mieszkańców w maseczki. Pierwszeństwo mieli seniorzy. Dobrze ponad miesiąc temu, na początku tej sytuacji, w której się znajdujemy, zwróciła się grupa mieszkańców, mieszkanek w zasadzie przede wszystkim, dwie takie grupy tak naprawdę wtedy, z pytaniem, czy gmina będzie chętna finansować zakup materiałów, z którego będą szyły te maseczki, panie. Jeszcze raz z tego miejsca bardzo serdecznie chcę podziękować za to. Decyzja o zakupie kilku tysięcy maseczek przez władze gminy zapadła wcześniej niż rządowe obostrzenia. Z czasem do akcji samego szycia zgłosiły się także radne Rady Miejskiej w Siechnicach. Jako pierwsi maseczki otrzymali mieszkańcy z grupy największego ryzyka, czyli seniorzy. Bardzo szybko zorganizowaliśmy dystrybucję tych maseczek do osób właśnie z tej grupy wiekowej. Uruchomiliśmy na stronie Urzędu Gminy informacje i kanał, poprzez który można zgłaszać się, czy to telefonicznie, czy drogą mailową, do Wydziału Spraw Społecznych. Maseczki trafiły także do mieszkańców spoza gminy, a ich dostarczeniem zajęli się strażnicy Straży Miejskiej i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych. Akcja oczywiście się nie skończyła, tak? No, ale mamy nadzieję, że to zapotrzebowanie w dużym stopniu już jest na ten moment zaspokojone. Władze gminy zamówiły 10 tysięcy maseczek, ale do tej pory rozdano około 4 tysięcy. Zuzanna Kuczyńska, Echo 24.